Szanowni Państwo, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pan profesor Artur Jurczyszyn, kierownik Ośrodka Leczenia Dyskrazji Plazmocytowych Katedry Hematologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prezes założonej przez pana fundacji zajmującej się leczeniem szpiczaka, prawda? Tak. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry Państwu, dzień dobry panu. Panie profesorze, spotykamy się tutaj w tym kolejnym już z cyklu naszych podcastów, żeby porozmawiać troszkę o nauce, troszkę o medycynie, z którą pan profesor jest nierozerwalnie, myślę, związany. I chciałbym zacząć już takim może wręcz standardowym pytaniem, które zadaję każdemu z naszych gości, to znaczy, jak doszło do tego, że pan profesor wylądował w tej medycynie, tak mówiąc kolokwialnie? Proszę Państwa, no rzeczywiście tak trochę przypadkowo, ale myślę, że jakimiś korzeniami no to, że jestem lekarzem od 27 lat, zawdzięczam na pewno moim rodzicom, którzy są dalej aktywni. Moja mama jest biologiem, uczyła mnie w szkole podstawowej biologii, a mój tato jest wykształcenia leśnikiem. Tutaj kończył w Krakowie Wydział Leśny, jeszcze wtedy na Akademii Rolniczej. I ta przyroda, ta miłość do właśnie fauny i flory, no, cały czas była w domu, można powiedzieć. Zresztą element fauny dalej widzimy, że tak, w domu jest obecny. Tak, jest dokładnie. Natomiast tak naprawdę na medycynę zdecydowałem się dokładnie w klasie maturalnej. To pamiętam, był taki między trzecią a czwartą klasą liceum. No, trzeba było się zdecydować. No, byłem taką osobą, która nie do końca wiedziała, co. No i rzeczywiście byłem na wydziale, znaczy to był taki profil matematyczno-fizyczny, a egzaminy były z biologii, z chemii, z fizyki i z języka. No, musiałem nadrobić tutaj te zaległości z biologii, z chemii i poszedłem na tak zwane korki przez rok i przygotowywałem się. I powiem szczerze, że wybrałem sobie Kraków, chociaż wiele osób mi odradzało. Natomiast jakoś ten Kraków był zawsze w domu obecny, bo moi rodzice studiowali właśnie w Krakowie. I tutaj pamiętam zdjęcia mojego ojca z juwenaliów, który mi pokazywał. No, ten Kraków zawsze się przewijał, także uparłem się na Kraków rzeczywiście. I się udało. Za pierwszym razem zdałem, pamiętam, ten próg był wtedy 102 punkty. Ja miałem chyba 116 czy 117, także z zapasem się udało. Pamiętam też taki moment, bo mój dziadek świętej pamięci tuż przed moim egzaminem no zmarł niestety, natomiast tak na łożu śmierci odwiedzaliśmy go z moją mamą. No i mama się pytała, właśnie tutaj pamiętam, byłem wtedy, to był początek lipca po egzaminach i dziadek pyta, mama się pyta, no jak uważasz, czy Artur się dostanie, czy będzie lekarzem? No pamiętam te słowa dziadka, no jak Bóg da, no i akurat Bóg dał rzeczywiście. Rozumiem. I później, teraz przed chwilą jeszcze przy okazji ustawiania tutaj sprzętu do nagrań, akurat przyjechał do pana kurier z kolejną publikacją. Tak. I tak jak ja powiedziałem, jakby na widok samego tytułu, że to wysoce specjalistyczna tematyka. I jak doszło do tego, że potem ta hematologia? No bo to też po pierwsze, przynajmniej z tego, co wiem, sam będąc na progu wyboru specjalizacji czy też dalszej drogi, to nie jest chyba oczywisty wybór, ta hematologia. To nie jest oczywisty, natomiast to też jakoś tam przypadkowo, bo na studiach no, mieliśmy różnych znajomych, przyjaciół. Jedną z koleżanek była Alicja Gruszka, tak się nazywała, nazywa, bo to koleżanka z roku. I ona, pamiętam, na piątym roku przyszła do mnie i powiedziała, że profesor Skotnicki potrzebuje młodych, energicznych, inteligentnych osób do współpracy. No i zachęcała mnie, żeby zostać hematologiem. Ja powiedziałam, że mnie to nie do końca interesuje, ale poszedłem na rozmowę z profesorem Skotnickim, no i tak się zaczęło, można powiedzieć. No. Rozumiem, czyli gdzieś od w sumie takich wczesnych czasów studenckich wręcz. Nie, to było na właściwie piątym, na szóstym roku. No tak. Profesor Skotnicki robił, pamiętam, aukcję dzieł sztuki. Ja byłem wtedy na szóstym roku, 96 rok i pomagałem w tej aukcji. I tak jakoś tutaj spodobało mi się takie połączenie właśnie medycyny i sztuki też, no bo aukcja była dla osób, no, dla chorych na białaczki, prawda? Także tutaj takie liaison było dosyć ciekawe. No i później, ja pamiętam, miałem też taką przygodę po studiach zaraz. Byłem lekarzem ekipy Radia RMF. Może pan pamięta, była taka impreza Inwazja Mocy. I podpisałem umowę na 2 miesiące, żeby być lekarzem ekipy i rzeczywiście jeździłem z całym RMF-em po całej Polsce, to 55 miast. Natomiast szybko się to skończyło, no i zacząłem pracę w klinice hematologii.
Jasne. I wiem, że pan też oprócz tego posiada specjalizację z chorób wewnętrznych, prawda? Tak, no żeby być hematologiem, to tak to było na początku, że trzeba było zrobić specjalizację z interny, pierwszy stopień, drugi stopień i później specjalizację z hematologii. Także zostałem tym szczęśliwym specjalistą, pamiętam, w 2007 roku, także już parę lat minęło. Jasne. Ale proszę mi powiedzieć, czy ta hematologia w takim razie była tym pierwszym wyborem, czy jeszcze coś pana ciągnęło, że tak powiem, w inne kierunki? No myślałem też trochę o internie takiej szerokiej, o pulmonologii, o kardiologii, ale jakoś tak w tą hematologię wsiąkłem. No i jeszcze bardziej, że tak powiem, się zawęziłem, bo mogę powiedzieć o sobie, że jestem mniej hematologiem, a bardziej szpiczakologiem rzeczywiście, bo to jest działka niesamowicie fascynująca. W jednej chorobie, to zawsze studentom podkreślam, zarejestrowano przez ostatnie 20 lat 19 nowych leków. To nie ma drugiej takiej. Znaczy, z perspektywy studenckiej, jeśli mogę, to jest to wiedza przerażająca. Jakby moment, w którym w ogóle onkologia jakby współczesna dla nas jako studentów jest przytłaczająco skomplikowana i niesamowicie specjalistyczna. A też pamiętam zdanie z panem profesorem, że no to jest niesamowity jakby poziom specjalizacji, ale czy to jest właśnie coś, co pana jakby w tym, że tak powiem, w cudzysłowie znowuż kręciło, że właśnie, że to jest taka możliwość bycia bardzo wysoce wyspecjalizowanym lekarzem? To znaczy, to też był trochę przypadek, bo 20 lat temu profesor Skotnicki dzielił zespół na jednostki chorobowe. I było tak, że ty się zajmiesz ostrą białaczką, ty się zajmiesz chłoniakami i tak dalej. I tak jakoś padło na mnie, że ja się zajmę szpiczakiem. No i pociągnąłem ten temat rzeczywiście, bo 20 lat temu napisałem dokładnie doktorat cytokiny w patogenezie szpiczaka. I później ten temat zgłębiałem, rozwijałem. To, co się wydarzyło na przestrzeni ostatnich tych lat, to jest absolutnie rewolucja w jednej chorobie, że jest tak dużo nowych leków. No, ostatnie 3 lata to jest wspaniały etap immunoterapii. To będzie dalej rozwijane. Jakby miał pan określić, no bo to też, zwłaszcza nowotwory, ale też jakby w obliczu takiego rozwoju dynamicznego farmakoterapii, gdzie jest ta rola klinicysty, a gdzie jest rola faktycznie laboranta? Jakby, bo rozumiem, że tutaj jesteście państwo na styku tych dwóch dziedzin, prawda? Tak, tak. Laboratorium i, to prawda. No, i klinika. Mnie to fascynuje, że przychodzi pacjent do mnie i rzeczywiście to, co możemy odczytać na podstawie morfologii, na podstawie badań szpiku, no w jakiś tam sposób determinuje jego leczenie, jego postępowanie. No i nasza współpraca właśnie z diagnostami, czy ze specjalistami od immunofenotypowania, czy od cytogenetyki jest bardzo ważna, bo to się cały czas poszerza i pogłębia i naprawdę hematologia, każda dziedzina w medycynie się rozwija, ale hematologia się rozwija znakomicie, uważam. No tutaj też widzę taką ciekawą zależność pod tym względem, że wcześniej miałem przyjemność rozmawiać z profesorem Biecheciem, który jest ginekologiem, z profesorem Urbanikiem, który jest radiologiem. I też większość tych dziedzin internistycznych bardzo mocno współpracuje z radiologiem, prawda? Że mamy rozwój dynamicznej ultrasonografii. Natomiast tutaj wydaje mi się, że hematologia jednak poszła od obrazowania w stronę laboratorium, prawda? To prawda, ale ta dziedzina, którą niejako ja rozwijam, czyli leczenie szpiczaka, zawsze podkreślam, że bardzo ważna jest kompleksowa terapia, czyli hematolog prowadzi, onkolog terapię przeciwnowotworową, ale do współpracy musi mieć nefrologa, ortopedę, właśnie radiologa, też rehabilitanta, psychologa. Cały ten zespół najlepiej prowadzi i najbardziej optymalnie leczenie pacjenta, ponieważ pacjent teraz nie żyje 2-4 lata, tak jak kiedyś to był rzeczywiście wyrok. Ci, którzy zachorują teraz, mają szansę na 10-20 lat życia. Także. A choroba jest często, no, tak mediana to jest 70 lat rozpoznanie. I tak jak widzę ostatnio, dzisiaj kwalifikowaliśmy pacjentkę młodą, 60 lat, dla szpiczaka to jest młody wiek. I niestety przez wiele miesięcy była nierozpoznana. Ona dopiero po 9 miesiącach obijania się różnych lekarzy, specjalistów zostało postawione rozpoznanie. Właśnie na podstawie badania obrazowego. Były typowe zmiany osteolityczne, które ktoś wpadł na pomysł, żeby jej zrobić, kobieta była z bólami i to się udało. No.
W przypadku tej pani, co nie zadziałało w takim razie? Czy po prostu... No nie zadziałało to, że właśnie często lekarze, niestety tak jak ja obserwuję, ktoś leczy się, czy przychodzi do neurochirurga, czy do ortopedy, jakoś tak późno lekarze zlecają właśnie te badania obrazowe. Także tutaj no, ograniczają się do leczenia przeciwbólowego, to jest błąd. Także zdecydowanie bardzo nam tutaj pomogła radiologia, bo dawniej takim złotym standardem był zwykły rentgen. Zresztą dzisiaj chyba jest dzień radiologa, tak mi się wydaje. Także to się tak rozwinęło, że aktualnie standardem jest leczenie, znaczy jest terapia, właściwie diagnostyka przy wykorzystaniu whole body low dose CT, czyli tomografia komputerowa o niskim natężeniu. I wykorzystujemy też PET-CT, wykorzystujemy też NMR, także absolutnie no, to badanie obrazowe jest bardzo, bardzo istotne w szpiczaku. Wspomniał pan profesor wcześniej jeszcze o zespole i chciałem też o to zapytać, ponieważ jako jeden z pierwszych, czy też jako jedyna osoba stworzył pan taki międzynarodowy zespół badawczy, prawda? W jaki sposób w ogóle to się udało? Jak do tego doszło? To powiem tak, była sytuacja trochę też no, przypadkowo, jak w życiu to często są różne przypadki. Ja w 2012 roku dokładnie zorganizowałem pierwszą międzynarodową konferencję w Krakowie, kompleksowa terapia dyskrazji plazmocytowych, tak to zatytułowałem. Akcentując właśnie tą kompleksowość, tą interdyscyplinarność, wielospecjalistyczność w tej jednej chorobie. No, zawsze wiemy, że im więcej specjalistów, tym lepiej. I tutaj trochę no, teraz cieszę się, że to będzie wykorzystywane coraz mocniej. Natomiast odnośnie pana pytania, zaprosiłem też Stevena Treona, to był taki, jest znakomity lekarz, specjalista od choroby Waldenströma. I on później, jako w dowód wdzięczności, zaprosił mnie do Bostonu, do siebie tam na Harvard. I tam pojechałem, to było w 2014 roku, dosłownie na tydzień. Proszę sobie wyobrazić, że w tym samym czasie spotkaliśmy się z jego uczniem, znaczy z jego współpracownikiem, nazywa się profesor Jorge Castillo. On pracował wtedy właśnie na Harvardzie dosłownie od kilku tygodni. Ja przyjechałem na taki krótki staż i trafiłem niejako pod jego skrzydła. I się tak zakolegowaliśmy, można powiedzieć. On miał trochę pomysłów, poza tym, że jest znakomitym lekarzem, jest świetnym statystykiem medycznym też, to bardzo ważne. Ja miałem trochę różnych pomysłów naukowych i od tego czasu rzeczywiście mamy, można powiedzieć, kilkadziesiąt wspólnych publikacji. I stworzyłem rzeczywiście, tak jak pan powiedział, zespół międzynarodowy, bo w skład tego zespołu wchodzą lekarze ze Stanów, ale też z Europy, z Polski i publikujemy dosyć dużo. Skupiłem się głównie na takich rzadkich sytuacjach w dyskazjach plazmocytowych. No, z tego powodu no, tutaj powstało wiele publikacji, no i to było tematem i mojej habilitacji profesury. Tak się złożyło. Rozumiem. Troszkę. Wydaje mi się, że to jest motyw przewodni ze wszystkimi profesorami, czy ze wszystkimi osobami, które rozmawiam. Wszyscy wskazują na przypadek. Natomiast ja bym się chciał nie zgodzić, ponieważ nie wierzę w to, żeby to był przypadek. W tym wszystkim też musiał być ogrom pracy, prawda? No bo... Na pewno, bo po tych pomysłach no, siada się, mailuje się, pisze się. Profesor Skotnicki zawsze powtarzał, że doba ma tylko 25 godzin i sytuacja jest taka, że no, cały czas pracujemy. Ja kiedyś sobie ostatnio obliczałem przez te 27 lat, ile lat spędziłem na dyżurach i wyszło mi, że przez ten czas no, takiej rzeczywiście dyżurowej pracy to było około 4 lat na dyżurach. Także przeciętnie miesięcznie miałem 4, 5, 6 dyżurów, taka jest prawda. Czyli no, troszkę mniej niż 1/5, 1/6 życia spędzona na dyżurze. Tak, to prawda. No. I teraz powiem szczerze, że dalej dyżuruję, bo uważam, że lekarz, który no, tylko się zajmuje taką pracą ambulatoryjną, czy taką pracą gdzieś w laboratorium, no to troszeczkę przestaje być takim prawdziwym lekarzem, a wiele rzeczy się właśnie dzieje na dyżurach. Czyli pomimo bujnej kariery naukowca wciąż pozostaje pan w klinice. Tak, no teraz ostatnio niedzielę miałem dyżur i teraz Święto Niepodległości mam też dyżur, taka jest prawda, także działam. Rozumiem, troszkę współczuję, ale też gratuluję za zacięcia. A teraz bardzo dużo pan mówił o tym fascynującym postępie, który zaszedł w hematologii. Natomiast chciałbym też uzyskać trochę personalnie, a trochę jakby dla ogółu taką poradę, gdyby ktoś się zastanawiał, tak jak pan się kiedyś zastanawiał, czym się zająć,
To po pierwsze, dlaczego hematologia, to już po części rozumiem, no bo dynamicznie rozwijająca się dziedzina. Natomiast co dalej z tą hematologią? Jakie kolejne wyzwania są? Bo jasne, jedno to jest przedłużanie po prostu życia pacjentów, poprawianie jakości tego życia, ale co jeszcze zostało w hematologii do zrobienia? Jakie są zadania? Ja powiem szczerze, że cały czas ten cel statutowy Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka, którą założyłem dokładnie 15 lat temu, bo w listopadzie 2008 roku mija 15 lat, teraz taka okrągła rocznica, ten cel statutowy nie został zrealizowany do końca. Ja byłem przekonany, że przechodząc do nowego szpitala, takie Centrum Leczenia Szpiczaka zostanie utworzone. Z różnych powodów się to nie udało, ale powiem szczerze, że współpracuję z tak zwanym Toruńskim Centrum Leczenia Szpiczaka, gdzie jestem konsultantem naukowym i tam jestem w ścisłej kontroli, w kontakcie z doktorem Harlińskim. No niemniej jednak jest to takie troszeczkę na odległość, no bo to jest Toruń, prawda, jesteśmy w Krakowie. Kiedyś ktoś mi powiedział, no to przecież możesz zrezygnować z Krakowa i wyjechać. No trochę się czuję tak, powiem szczerze, zrośnięty z Krakowem z różnych powodów i po prostu nie chcę wyjeżdżać z Krakowa, bo to jest miasto, które kocham i chciałem zawsze mieszkać w Krakowie i dalej myślę, że mi się to będzie udawało. Natomiast coś, co Pan powiedział, można rozwijać, to właśnie ta kompleksowość i interdyscyplinarność i przede wszystkim immunoterapia, bo parę leków ostatnio, tylko ten rok i ubiegły, mamy 3 nowe bispecyficzne przeciwciała zarejestrowane w tej chorobie i dwie procedury z wykorzystaniem kartów. Nie będę szczegółowo opowiadał o technologii tej najnowszej immunoterapii, natomiast to wszystko jeszcze w Polsce jest do realizacji. To wszystko tak jest do wprowadzenia. I wczoraj miałem zajęcie ze studentami, właśnie jeden ze studentów mnie nawet ucieszył, bo powiedział, że on by się chciał właśnie zająć terapią CAR T-cell. I bardzo się cieszę, że są tacy młodzi ludzie, którzy chcą rozwijać tą immunoterapię, bo to jest przyszłość, absolutnie. Jeżeli wie Pan, są badania kliniczne, no CARTITUDE 1, takie badanie zostało opublikowane już 2 lata temu, gdzie pacjenci, średnia mediana była 6 linii terapii, oporni na wszystko, można powiedzieć. I po tej terapii CAR T-cell 100 pacjentów odpowiada w 100%. No to absolutnie nie ma lepszego leczenia. No imponujące. Jakby niespotykane w medycynie. Tak, niespotykane, dokładnie. A to się wydarzyło. Dipu Maduri jest taka pani doktor z Nowego Jorku, którą poznałem i ona to prezentowała na ASZU. No pamiętam, że miałem dreszcze, jak to prezentowała, bo niespotykane, tak jak pan powiedział, że 6 linii terapii, no i w 100% pacjenci odpowiadają. Ja pamiętam, byłem u niej w klinice. No, jest to świetne. Pracuję z takim znaną postacią z Nowego Jorku, Sundar Jagannath się nazywa. I ta osoba no, jest no, jej mentorem, można powiedzieć, ona rozwija to wszystko. I tutaj bardzo się cieszę, że pan profesor poruszył taki temat, ponieważ też z własnego doświadczenia, znowu z autopsji, często jesteśmy stawiani jako studenci w takiej sytuacji, że jest gdzieś tam ukryta chęć, prawda, zgłębienia jakiegoś tematu, natomiast ogrom wiedzy, która jest obecnie dostępna, jest wręcz przytłaczający. I to, co staram się jakby uzyskać od wszystkich moich gości, to jest taka informacja, co wpisać w PubMed i o czym czytać, żeby jakby był jak największy zysk taki naukowy, czy też żeby zdobywać tą wiedzę, która jest taka że no, idziemy do przodu i mimo wszystko pamiętamy, że każda procedura przeszczepowa niesie ze sobą duże ryzyko, niesie też ze sobą powikłania. A tutaj no, mamy coś nowego. Mam nadzieję, że tych powikłań będzie mniej, chociaż procedura z wykorzystaniem CAR T-cell też ma powikłania w postaci cytokine release syndrome na przykład, albo neurotoksyczności. Także jak się mówi, it's no free lunch. No, niemniej jednak jest to przyszłość aktualnie. Oczywiście. Natomiast co wpisać w PubMed, no, to jest rzeczywiście bardzo... Można zacząć od CAR-T-cell. No, wydaje mi się, że tak, że rzeczywiście ta liczba badań rośnie lawinowo w tym momencie, także to się zmienia na naszych oczach. No. No i dobrze, jadę teraz dosłownie za 3 tygodnie właściwie do San Diego, gdzie będzie kolejny zjazd, chyba 50 czy 60, już nie pamiętam, 61 chyba. Powiem szczerze, od 20 lat tak się składa, że
jeżdżę regularnie na te amerykańskie zjazdy. No, ktoś mógłby powiedzieć, że wszystko jest w internecie i można rzeczywiście sobie wszystko odsłuchać, ale to nie jest to samo, bo to są te relacje osobiste, to są różne spotkania i wydaje mi się, że warto tam pojechać, pomimo tego, że no, jazda to też jest okupione w jakimś tam sposób dużym wysiłkiem, ale cieszę się, bo wysłucham kolejnych wykładów, wysłucham kolejnych, będę uczestniczył w kolejnych spotkaniach, gdzie no, w jakiś tam sposób te nowości będę mógł przynieść do naszego kraju. Mhm. No i też chyba nie da się nie docenić networkingu, którego niestety zdalnie się nie da robić, prawda? Tak. Czyli tego, tak jak chociażby pan profesor mówił o historii pana zespołu badawczego, prawda? Że no zdalnie by pan pewnie nie osiągnął tyle. Nie, no właśnie dlatego ta era pandemii, wie pan, te ostatnie 2 czy 3 lata, rzeczywiście to była taka troszeczkę przerwa. No, mieliśmy kontakty online, ale cieszę się, że ta pandemia skończyła, bo rzeczywiście w jakiś tam sposób kontakty osobiste są dużo lepsze. Jesteśmy lekarzami, jesteśmy osobami, które potrzebują takich kontaktów face to face, no nie tylko przez komputer. Jasne, bardzo dziękuję. I teraz myślę, że możemy przejść do drugiej części tego podcastu, jak tam dyskutowaliśmy na temat tego, jak to nasza dzisiejsza rozmowa ma wyglądać. Prowadzi pan fundację, zresztą to już się tutaj pojawiło w naszej rozmowie nieraz. I dlaczego fundacja? I skąd też takie zacięcie społeczne, prawda? No bo jednak ktoś mógłby powiedzieć, że lekarz już wystarczająco dużo robi dla społeczeństwa, więc po godzinach powinien zająć się czy to pracą naukową, czy po prostu relaksem. A pan profesor jeszcze ma w sobie energię do działalności społecznej. To prawda, no wiele tutaj dodatkowych rzeczy robię. Znaczy fundacja była założona głównie to, co powiedziałem, żeby stworzyć to Centrum Leczenia Szpiczaka, które jeszcze jest dalej do stworzenia, ale tam jest kilka tematów takich dodatkowych i między innymi jest taka działalność wspierająca polską kulturę i to się nam też od kilku lat udaje, ponieważ wydajemy publikacje, między innymi ostatnie 2 lata, to jest przywoływanie zapomnianego artysty w Krakowie, bo takim zapomnianym artystą jest profesor Jan Bukowski, według mnie na równi z Mehoferem i z Wyspiańskim, a zupełnie niedoceniony i zapomniany. No, jak pan sobie pójdzie do magistratu, do prezydenta Krakowa, w środku to, co pan zobaczy, to wszystko zawdzięczamy właśnie Janowi Bukowskiemu. Te meble, które są prezydenta, również on zaprojektował. To był, tak można powiedzieć, człowiek renesansu, bo poza tym, że jest znany z tworzenia polichromii kościelnych, jest autorem ponad 30 takich polichromii, również tworzył, tak jak powiedziałem, meble, witraże, pracował u Żeleńskich. Przez 11 lat był kierownikiem naukowym drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego. To było lata 1904-1915 i spod jego ręki wyszły projekty ponad 400 książek, 400 okładek do książek. Także to bibliofile go znają oczywiście, różne afisze, różne zaproszenia. Jak pan pójdzie do Jagiellonki, to pamięta pan, jak wygląda logo Biblioteki Jagiellońskiej. To jest dzieło właśnie Jana Bukowskiego. Jak pan pójdzie do Towarzystwa Miłośników Historii Zabytków Krakowa na ulicy Świętego Jana, to logo towarzystwa też jest właśnie autorem jest Jan Bukowski. Także gdzie się nie dotknąć, to rzeczywiście on. Moja pacjentka Liliana Sonik wspomniała, że dookoła żyjemy w raju Jana Bukowskiego i rzeczywiście to są takie znakomite dzieła. To co poszło nie tak, że on poszedł, jakby przepadł, poszedł w niepamięć? To jest dobre pytanie. No, wydaje mi się, że on, tak jak powiedziałem, zajmował się polichromiami kościelnymi głównie, bo przywołam tutaj jezuitów w Krakowie, cystersi, 6 kaplic w Bazylice Mariackiej, kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej w szpitalu w Kobierzynie, domek loretański, kaplica, właściwie katedra cała w Sandomierzu. Jak pan wie, po II wojnie światowej on zmarł w 1943 roku, czyli dokładnie 80 lat temu, przyszła era PRL-u, gdzie troszeczkę gumkowało się właśnie takich twórców związanych z kościołem i tak dalej. Także w jakiś tam sposób nie było dla niego miejsca, mi się wydaje. Natomiast cieszę się, że po Przesławie Smoliku, bo tak się nazywał
autor książki wydanej w 1938 roku, prasy graficznej Jana Bukowskiego, wspólnie z profesorem Piotrem Debończa-Bukowskim, moim szwagrem, nawiasem mówiąc, wydaliśmy książkę Sztuka Jana Bukowskiego. Tam współautorem jest też pani doktor Agata Wójcik, pani Grażyna Fiołkowska. Znakomite zdjęcia wykonał doktor Tadeusz Łuczakowski, który jest chirurgiem i pięknie tutaj zilustrował tą książkę. Książka jest naukową pozycją. Ja tam napisałem krótki wstęp, nic wielkiego. Natomiast Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka wydała tą książkę. I rzeczywiście przez ostatnie lata wydaliśmy 15 książek, także mamy jakiś dorobek. Z czystej ciekawości, ile czasu dziennie poświęca pan profesor na pisanie? Albo liczył pan profesor kiedyś, ile słów dziennie pan przelewa na papier, czy też na ekran komputera? Znaczy, dziennie bardzo dużo siedzę przy komputerze. Nie mówię o epikryzach do kursusach, natomiast... I tak dalej. Nawet nie liczyłem tego. Liczyłem, ile spędziłem czasu na dyżurach, to już wspomniałem wcześniej. Natomiast odnośnie tego pytania muszę policzyć, tak jak pan mówi. Natomiast, z czystej ciekawości, bo jaki temat nie poruszamy, to pan profesor coś o nim napisał. Tych moich publikacji trochę jest, natomiast ja nie ukrywam, że w jakiś tam sposób wydaje mi się, że się wyróżniam jakąś wizją, jakimiś pomysłami, inwencją i inspiracją, bo to rzeczywiście lubię i to mi się podoba. Teraz pochwalę się, bo za parę miesięcy będziemy odsłaniać tablicę pamiątkową dla Ludwika Hirschfelda. Wielka postać w 140. rocznicę urodzin i w 70. rocznicę śmierci. Na Regionalnym Centrum Świadectwa i Kwiatocznictwa w Warszawie taka tablica będzie. I to założyłem taki komitet społeczny, tam jest prawie 40 osób. I tą tablicę już wykonaliśmy, fundacja to zasponsorowała i będziemy odsłaniać dokładnie 7 marca 2024. Zapraszam pana przy okazji, to będzie w Warszawie na ulicy Saskiej. Niedoszły noblista, bo pewnie pan wie, w 50 roku Ludwik Hirschfeld był nominowany do Nagrody Nobla. Nigdy tej Nagrody Nobla nie dostał. Niestety wie pan, jakie były czasy w latach 50. Natomiast jest tak ciekawie, że ta tablica będzie na ulicy Saskiej i Nobla, Alfreda Nobla. No i właśnie tutaj mamy właśnie takiego małego Nobla dla Ludwika Hirschfelda. Jasne. Bo widzę też właśnie, że pan profesor jakby z wielkim szacunkiem podchodzi do dziejów minionych, ale też z takim zacięciem, żeby je upamiętnić, prawda? Żeby, tak? żeby je reprezentować. Czy jeszcze coś tutaj w tej działalności, o czym nie... To znaczy, no, mogę się pochwalić, bo wszystko się zaczęło rok temu, 1 października, odsłoniliśmy tablicę dla generała Józefa Hallera. I to było w Londynie. Ja byłem akurat na takim 3-miesięcznym stypendium w 98 roku w Hammersmith Hospital. I tam poznałem panią Małgorzatę Zajączkowską, w której mieszkałem zresztą. I pani ma 90 lat teraz, jest takiej starej emigracji polskiej i mówiliśmy o właśnie upamiętnieniu profesora, no właściwie generała Józefa Hallera. Wróciliśmy ostatnio do tego i to się udało. Rzeczywiście tam wspólnie z konsulem, wspólnie z księdzem, bo to jest na murze polskiego kościoła przy Windsor Road na Ealingu i ta tablica jest, mieliśmy w tym roku właśnie pojechać z żoną, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, ale dostaliśmy zdjęcia od konsula. Jest w porządku. Mało tego, dzieci polskie w Londynie tam jakieś uroczystości miały, także ta tablica też żyje. Tak, czyli też nie jest to po prostu pusta tablica, tak, ale też kolejny ośrodek gdzieś tam. Tak jest, tak jest. To bardzo cieszy. Tak. Jasne. Jeszcze tak ostatnia rzecz myślę, jakby pan profesor miał opisać największe osiągnięcie, wracając też troszkę i medyczne, i takie kulturowe, czy też historyczne, gdyby miał pan profesor coś takiego nazwać, co by to było? Tak, jeśli chodzi o medyczne, no to wydaje mi się, że mogę wymienić dwie takie swoje publikacje, z których jestem bardzo dumny i które jakoś tam zmieniają też pewne rzeczy. Wymyśliliśmy wspólnie właśnie z Jorge Castillo taki indeks prognostyczny w pierwotnej białaczce plazmocytowej. Publikacja jest kilka lat temu i zabraliśmy 117 pacjentów z tą pierwotną białaczką plazmocytową. To też duże osiągnięcie, bo to była praca dwuletnia, kilka
10 ośrodków było zaangażowanych, bo jest to rzadka choroba, która dotyka jedną, dwie osoby rocznie, tak przynajmniej jest w naszej klinice i w każdej klinice jest podobnie. Żeby zebrać 117 pacjentów, to naprawdę trzeba sporo wysiłku. I też się zastanawialiśmy odnośnie czynników prognostycznych i to nam się tutaj udało zrobić. Także pacjenci, którzy są młodsi, poniżej 60 roku życia, tutaj wiek był taki dyskryminujący, wartość płytek poniżej 100 tysięcy i no, liczba plazmocytów krwi opłodowej. Także te czynniki prognostyczne determinują ktoś, kto jest młodszy, kto ma płytki powyżej 100 tysięcy i kto tych plazmocytów ma poniżej 20 tysięcy, ma szansę z tą pierwotną białaczką żyć powyżej 4-5 lat. Natomiast ci pacjenci, którzy mają te czynniki prognostyczne gorsze, no oni żyją rok, dwa lata. Także rzeczywiście to proste parametry, bo widzi pan wiek, płytki krwi i wartość plazmocytów, także to nie są jakieś wysublimowane czynniki cytogenetyczne czy molekularne. Także to jest jedna publikacja, a druga publikacja, z której jestem dumny i właściwie najwięcej cytowań ma, to jest publikacja opisująca pacjentów z naciekami w centralnym systemie nerwowym, naciekami szpiczakowymi. Zebraliśmy tutaj 173 pacjentów, jeszcze większa praca, pracowaliśmy nad tym prawie 3 lata i no, to publikacja była dokładnie 7 lat temu i nikt nie zrobił więcej, jeśli tak można powiedzieć. Ta praca jest znakomicie cytowana, ma prawie 120 cytowań w tym momencie, no i jestem z tego rzeczywiście dumny, także tutaj kilkadziesiąt ośrodków w tym uczestniczyło. Jeszcze wracając do tej pierwszej publikacji, no to przede wszystkim imponujące są zawsze narzędzia, prawda? No bo to jest też praca, która ma oprócz tego, że dołożyć gdzieś tam cegiełkę, to też dać narzędzie prognostyczne, tak, prawda? Że tak, tak, to sprawia, zwiększa też taką utylitarność tej pracy. Tak. A co do historii, co do działalności społecznych? No to tutaj wiele jest rzeczywiście takich rzeczy, natomiast no, ja myślę, że podkreślę to, co ostatni rok pokazał, czyli ta praca upamiętniająca i pokazująca zapomnienia wydobywająca profesora Jana Bukowskiego. Mhm. Zaczęło się wszystko od takiej sesji naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w styczniu tego roku. Zrobiliśmy taką sesję naukową poświęconą profesorowi Bukowskiemu i później parę było jeszcze takich dodatkowych eventów. Pochwalę się, miałem wykład w Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Profesor Jacek Purchla mnie tam zaprosił. Byłem tam na wykładzie i mówiłem o Bukowskim. Byłem też na wykładzie w towarzystwie, w naszym krakowskim towarzystwie lekarskim, bo pewnie pan wie, że cała oczywiście wystrój naszego budynku na Radziwiłłowskiej 4 zawdzięczamy Wyspiańskiemu, ale dwa witraże boczne to są Bukowskiego. Taka jest prawda, także to taka ciekawostka. To w ogóle jest piękny budynek, który jest takim zgromadzeniem, znakomity zgromadzeniem budynek, wielu artystów. Tak, tak, zgadza się. Później parę rzeczy. Teraz powiem o muralu, bo mieliśmy taki plan, żeby w Krakowie mural dla Bukowskiego zrobić. To się nie udało, ale udało się dla Krzysztofa Komedy, bo pewnie pan wie, że Krzysztof Komeda 4 lata mieszkał w Krakowie w tym krótkim 38-letnim życiu i zupełnie był nieupamiętniony. A w Krakowie powstała muzyka do Niewinnych Czarodziei, on się też ożenił, tak jak powiedziałem, mieszkał tutaj i jest upamiętniony znakomicie w Warszawie, w Ostrowie Wielkopolskim, w Poznaniu, tam gdzie studiował, a w Krakowie nie. I powiem szczerze, że nie dawało mi to spokoju i wspólnie z pasierbem Krzysztofa Komedy, z Tomaszem Lachem, wymyśliliśmy, żeby go upamiętnić i chcieliśmy to zrobić wspólnie z władzami miasta, ale z różnych powodów się to nie udało i niejako ja odchodziłem z ulicy Kopernika, wymyśliłem, że jest taka kamienica na ulicy Kopernika 22. Przekonałem właścicielkę właściwie, panią Zając, która była bardzo entuzjastycznie do tego pomysłu no, natchniona, że tak powiem, i zrobiliśmy mural dla Krzysztofa Komedy. Ten mural jest na ulicy Kopernika 22. Jak pan jedzie, najlepiej to jechać właśnie pociągiem, bo to widać znakomicie jadąc z Zakopanego. Czyli to jest przy ulicy Blich. Tak, to jest Blich, tak, tak, to jest Blich dokładnie i Kopernika. Także to codziennie właściwie ten mural widzi kilka tysięcy osób, bo te pociągi cały czas kursują. No i autorem jest znakomity artysta, który teraz jest w Bostonie zresztą, dr Kamil Kusko.
Cieszę się, że miałem z nim kontakt. No i ten doktor Kusko był też przeze mnie poproszony o stworzenie muralu Jana Bukowskiego w Krakowie. Tak jak powiedziałem, się to nie udało, ale udało się w Nowym Sączu. Jak pan pojedzie, jest taka ulica Królowej Jadwigi 39. No, blok, jeden z bloków, bardzo duży ten mural jest, bo 16 metrów na 12. I to jest taka uwspółcześniona wersja cnót kardynalnych. Warto tam pojechać to zobaczyć. Także to, tak jest. Jak tylko będę w tamtą stronę. Jan Bukowski, tak jest, takie upamiętniane. Tutaj pojawiło mi się jeszcze jedno pytanie. W jaki sposób, jakim kluczem, czy w jaki sposób też pan profesor znajduje te zapomniane osoby? To też jest przypadek. Powiem szczerze, sytuacja jest taka odnośnie Bukowskiego, to tak jak powiedziałem, Piotr to jest mój szwagier i on miał rękopis Marcina Bukowskiego, czyli syna Jana Bukowskiego. No i w jakiś tam sposób chciał to wydać, a jako, że mam fundację, gdzie celem statutowym jest też upamiętnianie i między innymi wspieranie polskiej kultury, stwierdziłem, że to jest dobry pomysł i to się udało rzeczywiście. Tak. Przyciąga pan profesor po prostu do siebie takie sytuacje? Trochę tak. Lubię to, nie ukrywam też, bo rzeczywiście teraz na przykład odnośnie Ludwika Hirschfelda jestem bardzo, no, bardzo zadowolony. Jadę jutro właściwie do Wrocławia, gdzie pojutrze będzie obrona doktoratu, gdzie jestem recenzentem i zamówiłem się niejako w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej. Chcę sobie proszę wyobrazić, to zresztą pana też namawiam. Jest przeniesiony gabinet profesora Ludwika Hirschfelda do tej izby i można to podziwiać, można to zobaczyć. Tam, mam nadzieję, spotkam się z kimś, kto mi coś więcej opowie. Także to jest taka nie lada gratka. Bardzo się cieszę, że tak będzie. Później też się chcę wybrać do Instytutu Hirschfelda właśnie, żeby zobaczyć, bo tam właśnie jest tablica ta Hirschfelda. Zresztą zainspirowało mnie to też, że w Serbii, w Belgradzie jest pomnik, takie popiersie dla Ludwika Hirschfelda. W Polsce oczywiście też jest upamiętnione, są ulice, jest ta tablica w Wrocławiu, ale Hirschfeld był głównie związany z Warszawą. W Warszawie poza ulicą zupełnie nic nie ma i stwierdziłem, że warto to naprawić, jeśli tak można powiedzieć, i to się udaje. Świetnie. Panie profesorze, już powoli kończąc, czy jest jeszcze jakiś temat, który jest panu bliski, pana sercu, który chciałby pan poruszyć, zanim zakończymy rozmowę? Ja powiem jeszcze tak, że no, cieszę się, że mogę tutaj coś państwu powiedzieć. No, moja córka Anna, która jest teraz na Erasmusie w Antwerpii, odwiedziliśmy ją dwa tygodnie temu, chciałbym, żeby dobrze wybrała, żeby była dobrym lekarzem, jest na czwartym roku. Wiem, że interesuje się pewną dziedziną, mam nadzieję, że to będzie rozwijać. No, w jakiś tam sposób ja zawsze jestem do dyspozycji. I bardzo ważne jest właśnie w medycynie, wydaje mi się, znalezienie sobie takiego mistrza, czy takiego nauczyciela, który będzie no, w jakiś tam sposób wzorem i no, taką osobą, którą warto naśladować. No, ja się cieszę, że znalazłem takiego mistrza, bo profesor Skotnicki przez 20 ponad lat był moim szefem i wiele mnie nauczył, był takim mentorem. Było wielu oczywiście znakomitych profesorów, natomiast no, w medycynie bardzo ważne jest takie, powiedzmy sobie, humanistyczne podejście do pacjenta i takim człowiekiem był też Antoni Kępiński, jak pan wie, który zmarł na Szpiczaka w wieku 52 lat. Także tutaj takie osoby są mi bliskie. Również profesor Andrzej Szczeplik, no, wiele jest osób takich. Natomiast no, w jakiś tam sposób sam 2 lata temu otrzymałem tytuł profesora belwederskiego i chciałbym tych młodszych lekarzy, bo z mojej ręki niejako mam 3 doktorantów, tutaj doktor Anna Suska, doktor Sara Goldman-Mazur i doktor Olga Czerwińska-Ledwik. To są doktorantki, które niejako tutaj byłem ich promotorem i bardzo się cieszę, że tak mogłem im pomóc i mam nadzieję, że kolejni ludzie będą chcieli tutaj się rozwijać w tej działce, a wiele jest jeszcze do zrobienia. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę i za gościnę. Bardzo dziękuję. I też za przyjęcie w ogóle naszego zaproszenia do projektu. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że jakoś się, że tak powiem, przydałem. Także wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. I kończę nagrywanie.